Cześć wszystkim, znowu po 7, znaczy ciąg faktorią. Dobra, mamy dużo rzeczy do roboty. Ogólnie naszym najbliższym celem będzie zdobycie produkcyjnych pakietów naukowych. Do tego jednak potrzebujemy paru rzeczy. Po pierwsze potrzebujemy więcej miedzi, więc sobie wybudujemy tutaj obok drugą linię przetapiania miedzi. Po drugie będziemy potrzebowali dodatkowego kamienia, który możemy sobie dziabnąć stąd. Ale to musimy najpierw wyczyścić obcych. Sporo się ich tu zbiera. Tak. Bo sporo tutaj mają zanieczyszczenia, dlatego sporo ich się tutaj robi. Dobra. Będziemy musieli się tym zająć. Będziemy musieli zabezpieczyć trochę więcej terenu. I dopiero później możemy się zacząć bawić w te rzeczy. Ale najpierw jeszcze zrobię szybką fabrykę światełek. Ponieważ mieliśmy jedną, ale ją rozwaliłem, ponieważ była zajmowała miejsce, więc tak. Dziobnijmy sobie tutaj może. Tak, ty będziesz produkował światełka, ty będziesz produkował druty do światełek. Już się przestraszyłem trochę tego bota, jak tak leciał do mnie. Dobra. Trochę sporo będziemy potrzebowali tych rzeczy, co? Tak. Więc wezmę szybkie podajniki. Tu. Powiedzmy jakieś wyjście. Nie wiem. Tu. Dobra. Gdzie skrzynia? Powiedzmy ograniczymy się do paru staków i prąd. I do roboty. Dobra. Co jak już sporo nam się rozrosła ta fabryka, jak na nią patrzę. Dobra. Jedną rzecz, którą chcielibyśmy również mieć, zanim się rzucimy tam na obcych, a raczej jest paru rzeczy, ale jedną z nich jest czołg. Dobra, czy już mogę konstruować czołg? Mogę konstruować czołg. Potrzebuję tylko troszkę więcej silników. No to dziobnijmy sobie silniki. Chyba nigdzie nie robię ich. Chyba nigdzie nie robię ich zapasu. Ale dobra, tyle starczy. Tylko jeszcze muszę jakąś fabrykę sobie postawić. Czołg i tak, układy, stal, trybiki, tak, tam widzę już ta wielka grupa się rzuciła, zaraz będziemy musieli tam pójść i ogarnąć to, silniki, świetnie, dobra, mamy czołg, kto sobie tutaj radzą wieżyczki, troszkę oberwały, ale generalnie bez większych strat. Dobra. Czy ja wrzuciłem produkcję napalmu? Chyba wrzuciłem produkcję napalmu, co? Tak. Więc to również się nam przyda. Dziap. I dobra. Tak, to troszkę na razie może zajmować. Takie podróże. Dobra, czy mam wieżyczki laserowe? Nie mam. Więc chcę mieć zawsze stak wieżyczek laserowych. Działko laserowe. Okej, robociki już lecą. Przy okazji mogę dorzucić troszkę więcej robotów logistycznych. Ok, prędkość laboratoriów, fajnie. Czy możemy coś więcej z robotami? Chyba nie za bardzo. Wszystkiego potrzebujemy już produkcyjnych pakietów. Więc dobra, zaczniemy działać z modułami.
ponieważ one w przyszłości również nam się przydadzą. Mobilne akumulatory Mark II, nie, pancerz wspomagany, to też póki co nie będziemy w stanie nie zrobić. No to zacznijmy badać moduły. Dobra. A konstrukcyjne na razie nie potrzebujemy. Dobra, wezmę sobie te działka gdzieś tutaj. Tak, tylko 34 mam, ale dobra, zdecydowanie wystarczy. Czyby tutaj było zniszczone działko? Tak, zniszczone działko. Zastąpmy je laserowym. Dobra. Mam węgiel. Mam mało węgla. O, z góry nas naparzają. Okej, okay, mogło się coś nowego w takim razie na górze pojawić. Dobra, ale póki co potrzebuję troszkę węgla. Do czołgu. No i dobra. Będę jechał stąd, żeby nie psuć tutaj linii drzew. Ponieważ ta linia drzew całkiem nieźle defensywnie działa, oni się przebijają przez nią, to troszkę im to zajmuje. Dobra, mamy nasz czołg. Czołg jest fajny, ponieważ ma dużą siłę ofensywną i zasięg. Moduły prędkości 1. To po kolei. Do trójki potrzebujemy również pakietów, których jeszcze nie mamy. Dobra, wrzućmy mu zapas paliwa. Wrzućmy mu zapas amunicji. Również tej do miotacza płomieni, ponieważ w patchu 15 czołg dostał miotacz płomieni. I jest fajny. Dobra, czym się zmieniało? Tym się zmieniała amunicja. Dobra, czołg jest dużo wolniejszy od samochodziku, jak się możecie domyślić. Ale ma dużą siłę ognia. Zobaczcie, jak sobie z nimi będziemy radzić. Ha, ha, ha. Wszystko, co nie zginie od działu maszynowych, możemy po prostu rozjechać. I zobaczcie, po takim rajdzie prawie w ogóle nie otrzymam żadnych obrażeń. Dobra. Przyciągniemy sobie tutaj zasilanie. Jakoś tutaj. Chyba tutaj. Tutaj. Dobra. Dalej to z czołgu będziemy robić. Dobra. Weźmy tutaj. Postawimy sobie jedną wieżyczkę do obrony. Dobra, co jeszcze chcemy? To siedlisko musimy wyczyścić. Tamto siedlisko musimy wyczyścić. Siła ognia granatów, to nam niepotrzebne. Materiały wybuchowe. Okej, to może się przydać. A dobra, na razie dalej bierzemy moduły. Okej, czy jest tu coś obcego? Nie, mapa... Mapa pokazuje tutaj coś... A nie, a okej, okay, to jest tylko moja wieżyczka, okej. Okay. Mapa również tak pokazuje moje wieżyczki, dobra. Co nam będzie sobie tutaj stała? Musimy tutaj jeszcze przyciągnąć linię do... żeby tam postawić linię obrony. Tak. Teraz możemy o tak rozwalić drzewa. Po prostu przez nie przejeżdżać. Troszkę otrzymujemy wtedy obrażeń. Ale to nie jest coś dużego. Dobra. Podejdź tutaj bliżej. Okej. Okay.
To na razie starczy. Zajmij się obcymi. Ha, 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 ha. Najpierw zajmijmy się spawnerami. Tymi, co dookoła nas biegają, możemy później się zająć. One i tak nie są w stanie nas dogonić. Nie teraz. Dobra, poszczujmy ich jeszcze trochę miotaczem płomieni. To jest również całkiem skuteczny na budynki. Dobra. Czy mam jakieś mury? Mam troszkę murów. Zaraz się im przyjrzymy. Nic nie widzę przez tą ciemność. Okej. Okay. Może gdzieś tutaj z boku, bo myślę, że prędzej czy później możemy chcieć tutaj kopać również tą miedź. Okej. Okay. Za daleko. Jeszcze niedaleko. Nie, nic nie widzę przez tą ciemność. Znaczy niedużo widzę. No dobra, później też się tym zajmiemy. Jest w tej grze coś takiego jak noktowizor. Okej. Może zróbmy, przesuńmy się jeszcze tutaj bliżej, żeby nie miały szansy tutaj się wbić dołem. Dobra. I zróbmy małą linię obronną. Powiedzmy coś takiego. I troszkę murów. Generalnie mury chyba powinny być w odległości o jeden od wieżyczek. Ponieważ niektóre potwory potrafią atakować na odległość, nawet jeżeli są wręcz. Ale dobra. Dobra, chcemy zdjąć jeszcze to. To może też również. Okej, okay, tutaj również sięga zanieczyszczenie. Znaczy, że oni się będą denerwować. To znaczy, że trzeba ich zgarnąć. Okej, wiecie co? Ile mam jeszcze amunicji? Troszkę mało. Powinienem chyba więcej sobie zgarnąć w domu. A dobra, jeszcze wyczyścimy tą kolonią. I się zajmiemy amunicją. O, dużo tych robaków jest. Chyba nawet duże są. Więc bez czołgu byłoby ciężko je wyczyścić. Nawet w czołgu widzicie, już pewne obrażenia otrzymaliśmy. Okej. Okay. Obecnie czołg jest bardzo przyjemnym sposobem na czyszczenie obcych. Przed patchem 15 czołg był trochę mniej efektywny. Mniejsze obrażenia zadawał. Ale teraz chyba najszybszy sposób na czyszczenie obcych to po prostu czołgiem się przejechać. Okej. Tak, stawmy również parę działek. Aha, przez przypadek wysadziłem je z paska. Dobra, na razie takie linie obronne powinny nam wystarczyć zdecydowanie. Później troszkę się postaram, żeby je troszkę lepiej robić. Ale najpierw będziemy potrzebowali do tego mobilnego roboportu. Mobilny roboport pozwala nam generalnie konstruować rzeczy wszędzie. Tak długo jak będziemy mieli tylko w ekwipunku roboty konstrukcyjne, będziemy mogli im wydawać rozkazy do konstrukcji i wtedy nie muszą być w zasięgu dużych roboportów, tylko wystarczy, że będą w naszym zasięgu. Dzięki temu dużo szybciej można budować takie rzeczy jak na przykład
posterunki strażnicze. Okej, dobra. Pokaramy ich trochę wytaczem ognia. Gincie. No. Dobra, spoko. Ich też chcemy wyczyścić. Każde siedlisko, które jest w zasięgu działa, w zasięgu zanieczyszczenia, musimy wyczyścić, ponieważ będzie się ono denerwować, że im śmierdzi i będą wysyłać żołnierzy, żeby temu zaradzić. Dobra. Ale dobra. To, że śmierdzi, to jest miara postępu. Jak powiedział Zoltan Chiway, postęp jest jak stado świni. Mamy golonkę, mamy bekon, ale wszędzie jest napaskudzone. Więc ja wolę golonkę, oni wolą czystość. Niestety ja mam działa maszynowe, oni nie. Więc demokratycznie wytłumaczamy ich przewagę postępu nad niepostępem. Dobra. Prowadźmy sobie jeszcze linię tam. Jeszcze na górze będziemy musieli jakieś porządki zrobić. Okej, dobra. Czy nas atakują? Tam. Dobra. To z tego pewnie przychodzą. Dobra, to tutaj mamy bardzo małe obrony, więc to będzie nasz kolejny cel. Okej, troszkę się odsuń czołgu. Myślę, że na razie dwa działka laserowe powinny wystarczyć. Jeszcze będziemy je upgrade'ować. A propos upgrade'ów. Czy mogę jeszcze? Mogę. Siła ognia działek laserowych. Dawaj. Będziemy jeszcze upgrade'ować. Na razie dwa powinny zdecydowanie wystarczyć. Okej. Tam coś jeszcze mamy w lesie. Może nie powinienem tam wchodzić. Tak, tam parę tych jest. Chociaż mogę tam z boku pewnie je zajechać czołgiem. Okej. Uran się ładnie świeci. Uran również będzie musieli się niedługo zająć wykopywaniem uranu, ponieważ dobra, tak lepiej. Ponieważ uruchomienie elektrowni atomowych trochę zajmuje czasu. Więc im wcześniej się to zacznie, tym lepiej. A również chciałbym wam pokazać elektrownię atomową, bo to całkiem fajnie w sumie działa. Przy okazji możecie zobaczyć, jak zanieczyszczenie działa na lasy. Tutaj możecie się przyjrzeć, jak wygląda zdrowy las. Tutaj możecie się przyjrzeć, jak wygląda las blisko naszej bazy. Generalnie lasy również blokują w dużej mierze zanieczyszczenie. Na przykład widzimy, że tutaj generalnie linia zanieczyszczenia nie przechodzi powyżej lasu. Oraz drzewa mają zdolności absorpcyjne, że zmniejszają poziom zanieczyszczenia dookoła siebie. Tak, ale zajmują miejsce, więc prędzej czy później będziemy musieli się wyzbyć tych lasów dookoła nas. Okej. Okay. Wiecie co, może najpierw zajadę na dół. Dziabnę sobie trochę amunicji i innych rzeczy. Siła ognia działek laserowych 4.
Może szybko strzelność. Tak. Dziabnę sobie trochę amunicji, trochę innych rzeczy. I zaraz wrócimy do akcji. Okej. Ty, stój. Bardzo hardkorowo nas tam zaczynają atakować. Ale dobra. Czy amunicję włożyłem do zaopatrzeniowych skrzynek? Nie. Trzeba to naprawić. To poza tym wszystko chyba jest już w właściwych skrzynkach. Chyba tak. A, okej, dobra. Tutaj nie zauważyłem, że produkcja się zatrzymała. Raczej nigdy nie wystartowała. A, jeszcze tutaj potrzebujesz derp. Dobra. Dobra, spoko. Może złóżmy sobie również zamówienie na amunicję. 200 powinno nam wystarczać. Tak mógłbym samemu dziabnąć, ale... Ale skoro już mam moje wierne roboty, niech się nie nudzą. Tak, widzimy, że zdecydowanie przydałoby nam się więcej miedzi. Cała miedź schodzi przy produkcji zielonych pakietów? Tak. No dobra. Zajmiemy się tym niedługo. Ty czołgu, trochę ciebie naprawię. Też nie był dużo uszkodzony, tylko przebił się przez parę drzew. To wszystko. Okej, tutaj nasza piękna kopalnia żelaza w sumie na całkiem w dobrym stanie nadal jest. Okej. Upgrade'ujemy nasze obrony tutaj. No właśnie, więcej muszę wsadzić tutaj, żeby nie obudzić się z palcem w nocniku. Ciach, powiedzmy również dwa działka dam. Skoro już tu jestem. Dobra, paliwo również się kończy. Dobra, muszę to również dziabnąć, zanim wyjedziemy na dalsze boje. I również... Więcej murów by się przydało. Ale nie aż tak. No, nic nie z tym, nie tym przyciskiem, dobra. Dobra. To jedziemy tak, dziabnąć tych panów. Chyba przydałoby się tam również dziabnąć jakiś radar. Ale dobra, mam fabryki przy sobie. Czego potrzebuję do radaru? Dobra, mam wszystkie rzeczy, więc... Dobra. No to... Słup. I jedziemy. Nie teraz. Okej. Rozjeżdżając, czy również otrzymujemy troszkę obrażeń. Ale również na pewno to jest bardzo skuteczny sposób radzenia sobie z obcymi.
Dobra. Moc tutaj. I tak. Tutaj. Chcemy sobie dwa działka również. Już może bardziej w takiej pozycji. I parę radarów. Ciach, ciach, ciach. Okej. Tego już nie potrzebuję na pasku tutaj mieć. I tak. Radar, radar, radar. Chcemy, że tak zrobimy. Cię nas informował o tym, czy jakieś się tu nowe zarazki nie pojawiły. Nazwijmy to. Okej, na razie sytuacja wygląda akceptowalnie z obcymi. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie pojawiło. Że powinniśmy tutaj również radar postawić, żeby to sprawdzać, monitorować ewentualnie. Ale dobra. Może zróbmy to jakoś bardziej kompaktowo. O tak. Teraz możemy nawet jakiś murek tu walnąć. Dobra. To może postawmy tutaj na brzegu lasu również radar. Mogę zrobić? Chyba nie. Coś takiego powinno wystarczyć. Dobra, i na razie nie widzimy tutaj nic. Więc na razie nie zamierza się w tym przejmować. Przy okazji możecie porównać sobie. O ile łatwiej zanieczyszczenie rozprzestrzenia się po otwartym terenie, o ile trudniej mu jest przebrnąć przez las. No i dobra. Wracamy do bazy. Może takie bicie z obcymi się nie jest zbyt ciekawe jak dla mnie, ale od czasu do czasu trzeba to robić. Okej, przy okazji pojawia nam się mały problem. Ups, sorry. Już nie pozbawiłem mocy całą bazę. Spoko. Pojawia nam się mały problem z mocą pewnie już. Tak, produkcja jest troszkę mniejsza niż pobór. A myślę, że to rozwiążemy produkując fabrykę. Znaczy nie fabrykę. Robiąc elektrownię słoneczną. Myślę, że możemy ją gdzieś tutaj sobie zrobić. Postawimy sobie tutaj dodatkowo parę działek. Gdzieś tutaj. Ale dobra. Może nawet teraz się powinniśmy tym zająć. Skoro już mamy roboporty i inne nam potrzebne rzeczy. A właśnie, nauka. Co chcemy dalej? Kończą się już opcje za bardzo, trochę. Może siła broni automatycznej przyda się, ponieważ teraz w czołgu również korzystamy z broni automatycznej. A poza tym tak, potrzebuję więcej kamienia. Że na razie zaparkuję tutaj mój czołg. Tak, po pierwsze roboport. Chociaż dobra, tutaj będzie ok.
Nadal jesteśmy w zasięgu konstrukcji. A o to mi głównie chodzi. No dobra, czy to jest skrzynka zaopatrzeniowa? Tak. Mamy 30 jeszcze pieców. Przy okazji nasze zapasy żelaza również powoli robią się kruche. Więc będziemy musieli nad tym pewnie również popracować. Następnym naszym źródłem żelaza będzie to. A dobra, na razie jeszcze w miarę działa. I tak, potrzebuję kamienia, może nie aż tyle. To już zatrzymało produkcję, świetnie. I teraz to sobie zrobimy. Pierwsze wznowię produkcję stalowych pieców. W ten sposób. Po drugie, mogę już zrobić jakieś w sumie książkę z receptami. Dobra, to skasuję. Już nie potrzebujemy tego więcej. I tak, schemat konstrukcyjny, książka schematów. Mam schemat konstrukcyjny na piece. Mam, ale tylko jeden krótki. Dobra. Sobie książkę ze schematami. Może światła sobie zostawię, bo często się przydają. I tak, wpakujemy sobie to tutaj. Oraz to. Oraz zrobimy sobie nowy schemat na piece. Okej, ale nie na takie. Ja już tutaj umieszczę. Korzystam jeszcze z tych starych słupów elektronicznych. Ale w sumie to nie, to w sumie nie będzie problem. Ponieważ powinniśmy mieć ich sporo na zapasie. Dobra. Czy to jest nasz schemat? Okej, nie, coś zapadło, czego nie chciałem. Tak, tutaj jest jeden piec niezupgradeowany. Dobra, won. Jeszcze raz. Całe to. Okej, świetnie. I zrobimy sobie kopię tego tutaj. Ciach. Dobra. Brakuje materiałów do konstrukcji. Tak, pewnie tu nie ma zasięgu. Zaopatrywania, tak, nie ma. To zaraz to naprawimy. Tutaj sobie również pobudujemy kolejne przetapianie żelaza. Na razie nie potrzebujemy go za bardzo. Siła broni. Co chcemy dalej? Szybkostrzelność broni, czemu nie? Tak, to powoli się będzie konstruować. Zastanawiam się, jak to teraz zrobić dobrze. Tak, na pewno przyda nam się rozdzielacz. Przejście podziemne i... A może tak lepiej będzie. Dobra, się zastanawiam, czy chcemy dalej jeszcze czerpać z tego linię. One prawie idą na maksymalnej mocy. Więc może zamiast czerpać z nich, to zróbmy z tych sobie wybierzmy. Dobra,
Dodatkowo fajną rzecz, którą mamy przy schematach konstrukcyjnych, możemy dekonstruować również drzewa. Jest tutaj coś takiego jak schemat demontażowy, jego sobie możemy wziąć z schematów. Możemy sobie nim zaznaczać również drzewa do dekonstrukcji. I roboty dzielnie przybędą i będą je dekonstruować. Ale dobra, nie wszystko tu jest w zasięgu. Więc resztę ręcznie zdekonstruuję. I tak. Dobra. Sobie zrobię tak. I tym zasilimy naszą nową linię. Dobra. Ale wiecie co, to już zrobię poza nagrywaniem. Nie będzie zbyt ciekawe do oglądania. Dobra, w następnym odcinku zajmiemy się tym. Co to jest? To jest miejsce na różne moduły wkładane do pancerza. A te moduły to... Tutaj mamy ich parę rzeczy. Co innymi to, co już wspomniałem, czyli przenośny roboport. Noktowizor może się nam przydać. Oraz będziemy potrzebowali do tego ogniw słonecznych i baterii. Ale dobra, to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.